big actor in the local community and many of the employees are living there. But we also have a lot to do with the councils there and trying to support some of the initiatives that the volunteer groups do, whether it's helping elderly people or creating fitness awareness and fitness training, even self-defense classes for the ladies as well. So it's very nice to have all of these people here. Dzisiaj po raz pierwszy otworzyliśmy bramy terminala. W zasadzie dla całego Gdańska, ale głównie była to kierowana impreza dla mieszkańców okolicznych dzielnic. I również dzisiaj bardzo ważne wydarzenie, nagrodzenie projektów z grantu dzielnicowego Busole 2023, drugiej edycji tego konkursu. Najważniejsze dla nas było to, aby zwiększyć aktywność zarówno ludzi młodych, dzieci, ale również i seniorów. W tym roku było 12 zgłoszeń, nagrodziliśmy 7 projektów i większość z nich związana jest właśnie z aktywnością, ale także projekty ekologiczne, żeby dzieci, młodzież, a również dorośli mogli w tym kierunku się rozwijać. Które z atrakcji są takie najbardziej interesujące? Gogle VR. Dzieciaki tutaj generalnie spędzają najwięcej czasu, również kamera ta obrotowa, no i wiadomo, dmuchańce. No ja mam dzieci 5 i 3 lata, więc dla nas te dmuchańce były bardzo interesujące. No i że dziewczynki to wiązanie warkoczyków. Powiedz mi, co podoba Ci się tutaj dzisiaj? Klas pozalna. Fajnie się bawimy, a najbardziej mnie na razie chyba interesowała kadetka. Jesteśmy w sąsiedztwie, mieszkamy na stogach. My ogólnie chcieliśmy poznać, co się dzieje. Oby więcej takich przedsięwzięć. Dziękujemy.